Minął miesiąc pracy w międzynarodowym gronie artystów ceramików. Jak ocenia pani ten okres? Jako bardzo, bardzo zajęty przez cały czas. Właściwie nie miałam na nic czasu, nawet na rozmowy telefoniczne z przyjaciółmi, bo pracowaliśmy bardzo intensywnie, a do tego były 3 fabryki i ja musiałam krążyć między tymi fabrykami, żeby koordynować pracę. Ale artyści byli cudowni, a teraz jeszcze przyjazd fotografików, no to właściwie jak bajka. Cuda absolutne, przyjechali z innego świata ludzie, inaczej myślący dwuwymiarowo, bo my myślimy trójwymiarowo, my ceramicy, rzeźbiarze. No bardzo jestem zadowolona, bardzo jestem usatysfakcjonowana tym, co powstało. Ilu w sumie artystów wzięło udział? 5 rzeźbiarzy i ja. Z jakich krajów? Norwegia, Japonia, Turcja, Polska. Proszę powiedzieć o pomyśle na swoją rzeźbę. Ja kocham koty i bardzo lubię dzieci. I tego kota specjalnie postawiłam tak blisko placu zabaw, żeby dzieci go mogły głaskać, przytulać. A poza tym miałam strasznie mało czasu, więc nie mogłam zrobić dużej rzeźby. Myślałam o wielkiej rzeźbie, ale nie, miałam kilka dni czasu na zrobienie tego kota. Dziś jeszcze przygotowano na otwarciu tej wystawy specjalną niespodziankę dla mieszkańców. Przygotowano jeszcze wypał pieca ceramicznego. Tym się zajmował Andrzej Kucharski, organizacją tego, i serdecznie zapraszam, bo jest to zapoznanie się z magią ognia. Ceramika i ogień to jest jedna wielka magia, czary. Nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. Skąd pomysł na pracę? Żyrafa na kółkach jest ulubioną zabawką mojej córki, która ma 13 miesięcy, i stwierdziłem, że skoro podoba się mojej córce, dlaczego nie miałaby przynieść radości również innym dzieciom w parku. I dlatego postanowiłem ją rozdmuchać w skali i zrobić tą 2,5-metrową żyrafę na kołach. Jak się zrodziła koncepcja tych dwóch prac? Temat był Świnica Romantyczna, więc poszukiwaliśmy, dyskutowaliśmy, jak ugryźć ten temat. No każdy sobie jakoś inaczej wyobrażał, każdy jakąś swoją wrażliwość tutaj prezentuje z tych artystów, fotografików. Ja pomyślałem o jakiejś takiej nostalgii. Dla mnie romantyzm to niekoniecznie jakieś kwiatuszki, serduszka, tylko po prostu tylko jakaś nostalgia za tym, co było, co minęło. Brałem cmentarz przy kościele pokoju, bardzo inspirujące miejsce, i to jest właśnie praca wykonana w tym miejscu. Tak, chciałem taki bardzo minimalistyczny sposób pokazać temat. A czy ten czas teraz podczas pleneru był twórczy dla pana, udany? Bardzo, bardzo twórczo, bardzo twórczo. No a wieczorami, późnej nocy właściwie, rozmowy z kolegami, no bo widzimy się co jakiś czas, już się znamy w większości, także po prostu to są rzeczy niezapomniane. Nie wiem, jak będzie można wrócić do rzeczywistości. Tu jest wspaniała atmosfera i kocham Świnicę, i uwielbiam wracać. Czekamy w przyszłym roku. Minął pierwszy międzynarodowy plener ceramiczno-fotograficzny w Świdnicy. Jak pan ocenia ten czas, miesiąc pracy twórczej? No to było wielkie wyzwanie, bo jak dotychczas nie miałem do czynienia z tak długim plenerem. Bez wątpienia było wiele emocji. Przede wszystkim poznawanie nowych ludzi, to jest fantastyczne, z różnych krajów, którzy mają różne doświadczenia, no i nowe tworzywo. Bardzo ciężko pracowali ceramicy, bo to jest krótki czas, by stworzyć tak duże rzeźby ceramiczne. Jeśli chodzi natomiast o fotografików, to ten czas był właściwy, choć tempo ostre. O wiele krótszy, ile on trwał? Tak praktycznie rzecz biorąc to 3 dni, gdyż ja musiałem otrzymać materiał znacznie wcześniej, by dzisiaj stworzyć wystawę. Ale ja jestem bardzo zadowolony, że ten eksperyment
twórczy, czyli połączenie ceramiki i fotografii, w moim przekonaniu się udał, a mówią o tym przede wszystkim uczestnicy, że było inaczej niż zwykle, ponieważ jest nowe środowisko, nowe tematy, nie rozmawia się tylko i wyłącznie o fotografii, czy tylko i wyłącznie o ceramice, ale generalnie o sztuce. Jak długo potrwa ta wystawa, zarówno fotograficzna, jak i ceramiczna? Rzeźby w parku zostaną na zawsze, natomiast jeśli chodzi o fotografię, wystawa w parku jest jednodniowa z uwagi na to, że mamy obawy, bo prace stoją bezpośrednio na ziemi, natomiast te prace fotograficzne będzie można oglądać na ulicy Łukowej i tam one będą prezentowane przez miesiąc czasu. Ponadto jesienią zostanie zaprezentowana część druga tej odsłony fotograficznej, mianowicie prace na temat dowolny. I wówczas spotkamy się, by ten plener podsumować, zostanie wydany katalog i będziemy jeszcze raz mieć okazję obcować z fotografią. Mam taką nadzieję, że to przedsięwzięcie będzie kontynuowane i że mieszkańcy miasta zaakceptują to, co zaproponowaliśmy.